Hejka, cześć, cześć. W tym niedługim filmiku postaram się Wam jak najlepiej przedstawić nie tylko alejkę, ale jej gatunek, jakim jest chomik syryjski. Ten nieduży gryzoń wywodzi się z Aleppo, które znajduje się w północnej Syrii. Należy on do rodziny chomikowatych rodzaju Mesocricetus. Wielkość tego zwierzaka jest naprawdę różna, ponieważ spotkałem się już z osobnikami, które mieściły się w przedziale od 90 do 100 gramów, ale przykładowo moja alejka waży około 130 gramów, więc jest to tak jakby cecha indywidualna. Długość ciała natomiast waha się między 15 a 20 cm. Osobniki tego gatunku mają dużą głowę, kształt owalu, niewielkie, lecz potężne łapki, jak również króciutki ogonek. Charakterystyczną cechą dla chomików są worki policzkowe, które pomagają im przy transporcie pokarmu, a w przypadku samic dodatkowo w przenoszeniu młodych. Zwierzęta te są aktywne nocą, stąd też rzadko można je spotkać w ciągu dnia, a podczas swojego trybu życia kierują się mocno rozwiniętym słuchem i węchem. Mają samotniczy tryb życia, a tym samym nie mogą mieszkać z innymi chomikami. Mimo popularnej opinii, wymagają one dosyć dużych przestrzeni w porównaniu do swoich rozmiarów. Z mojego doświadczenia mogę Wam polecić klatki, które mają więcej niż 100 na 50 cm, czyli powierzchnię powyżej 5000 cm2. W swoim loku muszę mieć takie rzeczy jak miseczka na wodę, miseczka na pokarm suchy, plastikowy lub drewniany kołowrotek o minimalnej średnicy 27 cm, podłoże, które nie zawiera pyłów, np. ściółkę lnianą, ściółkę konopną czy dobrze odpylone wiórki, słoik lub inny pojemnik z bezzapachowym piaskiem, schronienie w postaci np. drewnianego domku, a ponadto zabawki, np. tunele. Podstawą ich diety jest naturalna, dobrze zbilansowana karma. Może być to np. Mixerama czy Futa pachadis. Warto urozmaicić ich dietę o suszone zioła i kwiaty, gdyż są o wiele zdrowsze niż jakieś kolorowe dropsy czy kolby, które można dostać bez problemu w stacjonarnym sklepie zoologicznym. Przy okazji raz na parę dni można podać im świeże warzywa, takie jak np. ogórek, marchewka czy papryka. Aby chomiki ścierały stale rosnące zęby, należy udostępnić im pokarm twardy, taki jak np. gałązki czy korzenie. Z gałązek mogę polecić te z jabłoni czy brzozy, a z korzeni korzeń niszka lekarskiego. Oczywiście dietę należy uzupełnić o białko zwierzęce, np. suszone bądź żywe larwy mącznika młynarka. Nie wszystkie chomiki je lubią, więc jako zamiennik można podać gotowane jajko, czy również gotowaną pierś z kurczaka bez przypraw. Każdy chomik jest inny i to sprawia, że one są wyjątkowe. Jedne będą bardziej lgnęły do ręki, a inne będą wolały unikać tego kontaktu. Należy chodzić z nimi do weterynarza, który ma specjalizację w leczeniu zwierząt egzotycznych czy nieudomowionych. To już tyle na dziś, także cześć i do następnego filmiku.